Konecka Gala Sportu 2024. Bardzo się cieszę, szanowni państwo, że jak co roku możemy spotkać się na Koneckiej Gali Sportu. Konecka Gala Sportu 2024 w sali bankietowej Astoria, czyli czas, w którym będziemy opowiadać państwu o najlepszych, najwytrwalszych, najdzielniejszych koneckich sportowcach, działaczach sportowych i wszystkich tych, którzy umożliwiają im te rywalizacje. A z nami jest dzisiaj wiceburmistrz miasta i gminy Końskie, pan Krzysztof Jasiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie burmistrzu, to dla pana podejrzewam, że też wyjątkowy i też bardzo radosny dzień. Tak, wyjątkowy i radosny, chociażby z dwóch bardzo istotnych powodów. Po pierwsze, jest to moja 12. gala na terenie miasta i gminy Końskie, którą współorganizuję z wieloma osobami, a przede wszystkim organizują go współpracownicy z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i Gminy, pracownicy Domu Kultury i wszystkie te osoby, które w tę organizację są w pewien sposób zaangażowane. Ale również jest to wyjątkowa gala, bowiem jest to gala, na której staramy się podsumować to wszystko, co zrobili nasi koneccy sportowcy na przełomie roku 2022-2023, ale również jakie wyniki osiągnęli, jak byli zaangażowani w realizację swoich pasji, w osiąganie swoich wyników. Myślę, że dla nich jest to również wyjątkowy dzień, bowiem czują się dowartościowani, docenieni, że ktoś dostrzega ich wyniki, dostrzega ich osiągnięcia. Pod względem wyników i pod względem tego, co działo się, tych imprez sportowych, to był chyba całkiem bogaty rok. Tak, to był bardzo bogaty rok, ale przede wszystkim cieszy to, że pojawiają się nowe dyscypliny sportu, których dotychczas nie było, takie chociażby jak jazda konna, czy kolarstwo górskie, czy boks. To są elementy bardzo świadczące o tym, że konecki sport jest na dobrym poziomie, ale przede wszystkim, że pojawiają się nowi zawodnicy, nowi trenerzy, nowi szkoleniowcy, którzy budują te podstawy dla danych dyscyplin sportu. Nie ma sportu, szanowni państwo, bez pieniędzy, bo te pieniądze umożliwiają sportowcom rywalizację, a amatorom stwarzają warunki do uprawiania sportu i o tych pieniądzach dzisiaj też mowa będzie. Tak, dzisiaj będzie mowa o pieniądzach, o środkach tych, które w ramach dotacji przeznaczamy na realizację zadań publicznych, jakim jest sport, ale również podkreślamy bardzo mocno, jak ważnym wydarzeniem jest to, że radni Rady Miejskiej na wniosek burmistrza aprobują wydatki przeznaczone zarówno na ten sport w pełnym tego słowa znaczeniu, jak i na utrzymanie obiektów sportowych, bez których sport by nie istniał. Dziękuję bardzo za te słowo wstępu do Koneckiej Gali Sportu. Bardzo dziękuję. A państwa zapraszamy już do obejrzenia tej gali niemalże w całości. Więcej będzie właśnie o tych wydatkach na sport, ale przede wszystkim poznamy laureatów, poznamy tych, którzy są najważniejsi podczas tej Koneckiej Gali Sportu 2024. Miłego oglądania. Emocje, sukcesy i porażki. Dziesiątki zwycięstw, kilka przegranych. Wiele radości i uśmiechów. Współzawodnictwo i rywalizacja. Konkurowanie, ale i przyjaźń. Porażki, które hartują ciało i ducha. Bo sport ma różne kolory i oblicza. Wierzymy w jego zasady i kochamy go. A sport kształtuje nasze życie.
sportowych doznań. Konecka Gala Sportu 2024. Państwu. Jest mi niezwykle miło powitać wszystkich Państwa na dorocznej Koneckiej Gali Sportu. To z pewnością niezwykle ważne wydarzenie dla wszystkich naszych sportowców, którzy cenny czas, całą swoją energię poświęcają na rozwijanie swoich pasji. Jesteśmy Wam niezwykle wdzięczni, że możemy Was oklaskiwać i cieszyć się z Waszych sukcesów. I postaramy się także, aby ten wieczór był dla Was niezapomniany. Cieszymy się również z tak licznie przybyłej publiczności na Konecką Galę Sportu. Ja nazywam się Rafał Szymczyk i będę miał ogromną przyjemność poprowadzić tę galę. Raz jeszcze dobry wieczór. Na początku chciałbym przywitać gości dostojnych, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość. Oczywiście to goście związani nie tylko ze światem sportu, ale od takich zaczniemy. Witam bardzo gorąco Norberta Kobielskiego i jego trenera Lecha Krakowiaka. Norbert Kobielski, skoczek wzwyż, brązowy medalista Igrzysk Europejskich w Krakowie, brązowy medalista Mistrzostw Europy do lat 23 z 2019 roku na zakończonych w niedzielę w Glasgow halowych Mistrzostwach Świata zajął 7. miejsce i to jest nasz olimpijczyk tegoroczny, proszę Państwa, bo ma zagwarantowany już start na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, bo ma minimum do tego. A Lech Krakowiak to konecczanin, który obecnie jest prezesem RKS-u Łódź. Już nie będę wspominał jego pierwszych startów końskich czy prac trenerskich w klubach kieleckich. Obecnie jest trenerem kadry narodowej skoczków wzwyż, ale przypomnę także, że jest odkrywcą i pierwszym trenerem pierwszym trenerem Sylwestra Bednarka, także świetnego skoczka wzwyż. Także witamy panów bardzo gorąco na Koneckiej Gali Sportu. Raz jeszcze proszę o brawa. Andrzeja Sypytkowskiego także chciałbym przywitać. Zerkam, bo to ten sam stolik. Srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w Seulu w drużynie. Srebrny z Mistrzostw Świata w Chambéry, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie. Tam 6. miejsce indywidualnie i 6. w drużynie. Andrzej Sypytkowski. Witam Leszka Papaja, prezesa Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej. Andrzeja Kosa, wiceprezesa Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej. I Radosława Wasiaka, sekretarza Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej. Byłego wyśmienitego piłkarza ręcznego. Z Anilany Łódź, Radku, przeszedłeś do Iskry Kielce. Reprezentacja Polski, wiele sukcesów. Obecnie dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kielcach. Witamy cię bardzo gorąco. Witam Przemysława Witkowskiego, wiceprezesa Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej, a także Łukasza Korusa, członka zarządu Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej i Komisji Medialnej Polskiego Związku Piłki Nożnej. Witam Wiesława Rożeja, honorowego prezesa Świętokrzyskiego Związku Lekkiej Atletyki. Dariusza Kosa, wiceprezesa Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Kielcach. Witam Krzysztofa Obratańskiego, burmistrza miasta i gminy Końskie, gospodarza dzisiejszej uroczystości. Witam Piotra Słokę, przewodniczącego Rady Miejskiej w Końskich. Krzysztofa Jasińskiego i Marcina Zielińskiego, zastępców burmistrza miasta i gminy Końskie. Beatę Lis, skarbnika miasta i gminy Końskie. Reginę Maciejczyk, wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Końskich. Witam oczywiście także radnych miejskich koneckich, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość. Witam Krystynę Milczarek, naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Końskich. Witam przedstawicieli Koneckiej Rady Sportu obecnych na dzisiejszej uroczystości. Jolantę Dudę, Bartłomieja Gada, Mateusza Garbacza, Mirosława Dworaka,
oraz wymienionych wcześniej Andrzeja Kosa, Wiesława Rożeja i Krzysztofa Jasińskiego. Witam Zbigniewa Stańczyka, dyrektora zarządu obiektami sportowymi i rekreacyjnymi w Końskich. Obecnych i byłych prezesów klubów i organizacji sportowych. Witam bardzo serdecznie działaczy sportowych oraz sponsorów. Witam przedstawicieli wszystkich mediów i na koniec pragnę najbardziej gorąco przywitać sportowców i trenerów, czyli najważniejszych uczestników uroczystości, dla uhonorowania których spotkaliśmy się tutaj dzisiaj na Koneckiej Gali Sportu. Norbert Kobielski w Końskich na Koneckiej Gali Sportu. Zapytam na początek, jakie to jest uczucie dla sportowca brać udział w tego typu galach. Pan jest dzisiaj gościem, ale pewnie bywał pan na takich galach też jako laureat. Tak, zdecydowanie. To jest ogromne wyróżnienie, podsumowujące jakby no, całą naszą działalność sportową w danym roku. Akurat tutaj jestem jako gość i bardzo się cieszę, że tym razem będę mógł obserwować, jak mój trener zostaje nagrodzony, bo on również o to zasługuje. Trenera chcę zapytać, ale zapytam o to, co przed chwilą za nami, halowe mistrzostwa. Jak pan jest zadowolony z tego występu? No, zadowolony jestem z tego względu, że nie odpuściłem. Dawałem z siebie 100% i naprawdę mnóstwo pochwał zebrałem za tą walkę, którą tam pokazałem. Niestety z kontuzją nie dało się wygrać, bo odbiłem piętę jakoś na początku lutego, do tej pory mi się to ciągnie. Także wynik i tak przyzwoity. Myślę, że 7 miejsce na świecie z kontuzją to jest i tak całkiem niezły wyczyn. O ile się nie mylę i o ile dobrze pamiętam, bo oglądałem, 2,28 dawało medal, tak? To wynik chyba jak najbardziej w zasięgu. Tak, dokładnie, dlatego wiele osób też zastanawiała się, czemu ja w ogóle tam jadę, skoro mam kontuzję. Ja wiedziałem, że 2,28 to jest wynik tak samo 2,30, który jestem w stanie skoczyć zawsze, więc tak na dobrą sprawę, gdybym nie pojechał i zobaczył, że 2,28 dało srebrny medal, no to naprawdę biłbym głową w ścianę. Wyzwanie w duże w tym roku, jeszcze jedno będzie, prawda? Tak, nawet dwa mistrzostwa Europy i największe igrzyska olimpijskie. Przygotowania trudne? Tak jak zawsze. Mam wrażenie, że nawet jest troszkę lżej, bo jednak ten sezon olimpijski nie możemy sobie pozwolić na to, żeby pracować na pograniczu kontuzji, bo dwa lata temu, kiedy właśnie tak trenowaliśmy, no to zdarzyło się właśnie złamanie zmęczeniowe stopy. No niestety ten sezon jest, albo niestety, bardzo ważny, więc najważniejsze jest zachować się tam w zdrowiu. To jeszcze o ten konecki wątek zapytam i o trenera Lecha Krakowiaka. Jaka to współpraca? Jaką osobą jest trener dla pana? Oddaną, zaangażowaną. Tak na dobrą sprawę to trener jest dla mnie jak drugi ojciec. I to taki, z którym spędzam dużo więcej czasu niż z moim biologicznym. Naprawdę bardzo jest oddany dla swoich zawodników i robi dla nich wszystko, więc no lepiej nie można było trafić. Lech Krakowiak jest bardzo dobrym człowiekiem przede wszystkim, a trenerem przy okazji. Na scenę zapraszam teraz pana Krzysztofa Jasińskiego, zastępcę burmistrza miasta i gminy Końskie, który przekaże informacje na temat środków finansowych wydatkowanych na sport z budżetu miasta i gminy Końskie w 2023 roku. Konecki sport, ale i sport polski, światowy nie może istnieć bez środków finansowych. Zarówno tych, które przeznaczane są, tak jak w naszym przypadku, ze środków budżetu miasta i gminy, ale również jest i sport nie może funkcjonować i sportowcy nie mogą realizować zajęć o charakterze szkoleniowym bez środków przeznaczanych na utrzymanie obiektów. Myślę, że ta wiedza, którą nie wszyscy znają, będzie potrzebna. Jest potrzebna do tego, żebyśmy zobrazowali tę wiedzę, której nie posiadamy albo nie wszyscy ją posiadają, po to, abyśmy mogli w pewien sposób wyobrazić sobie, jak wyglądają wielkości środków w innych miastach, ewentualnie w skali ogólnopolski. Szanowni Państwo, wydatki gminy Końskie na sport w roku 2023 kształtowały się w sposób następujący. Przede wszystkim to były dotacje na realizację zadań publicznych. I tak, w obszarze szkolenia dzieci i młodzieży oraz we współzawodnictwie sportowym na ten obszar działań sportowych przeznaczyliśmy środki w wysokości 336 tysięcy złotych. W tych dyscyplinach, które są realizowane przez koneckie kluby sportowe z uwzględnieniem miejskich klubów sportowych, czyli Koneckiego Stowarzyszenia Sportowego Piłki Ręcznej oraz Klubu Sportowego Neptun oraz w zakresie piłki ręcznej dziewcząt,
pływania oraz karate. Myślę, że nie będę tutaj twórcą tego stwierdzenia, że szkolenie dzieci i młodzieży to jest niezwykle ważny element, bowiem jeśli dziecko czy młody człowiek zostaje w klubie sportowym i ten klub realizuje ciągłość szkolenia, to te wydatki są jak najbardziej efektywnie i skutecznie wykorzystane. Sport ogółem, czyli wszystko to, co zrealizowaliśmy w zakresie zadań własnych gminy, w zakresie sportu i inwestycji, przeznaczyliśmy kwotę ponad 19 336 469 zł i 15 groszy. To tyle, co dotyczy finansowania, dotowania koneckiego sportu i utrzymania obiektów sportowych. Mam nadzieję, że ci z Państwa, którzy uczestniczyli w ubiegłorocznej gali, a widzę tutaj przynajmniej kilkanaście osób, będą mieli jakiś punkt odniesienia, ale ja szczególnie kieruję te dane do tych wszystkich prezesów stowarzyszeń, którzy mają wątpliwości, czy te środki z gminy Końskie przeznaczane na sport są małe, czy są duże. Na pewno potrzeb jest wiele, ale staramy się w sposób racjonalny gospodarować tymi środkami i przeznaczać te środki nie tylko w sposób racjonalny, ale opierając się na tym wszystkim, co jest związane z potrzebami klubów. Bardzo dziękuję za uwagę. No soy tu juguete, no. Sport w mieście i gminie Końskie to ważna dziedzina życia społecznego. Każdego roku przybywa nam sportowych obiektów, a koneczczanie coraz chętniej podejmują się różnego rodzaju aktywności. Goszczą u nas gwiazdy sportu, a nasi sportowcy osiągają sukcesy zarówno na miejscowych arenach, jak i podczas sportowych zmagań w całej Polsce oraz na międzynarodowych turniejach. Sport w gminie Końskie to także bogactwo dyscyplin.
Konecka Gala Sportu 2024. Jakby dla zobrazowania tego, o czym mówił burmistrz Krzysztof Jasiński, ten film dobitnie pokazał, jak ważny jest sport dla gminy i miasta Końskie. Ta wielość dyscyplin, przekrój wiekowy robi wrażenie, bo po prostu robić wrażenie musi. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do wręczania nagród za wyniki osiągnięte we współzawodnictwie sportowym w roku 2023. Oczywiście będą nagrody wręczane w kilku kategoriach. Czas na pierwszą kategorię tego wieczoru. Sportowiec roku 2023 w karate. Nim poznamy laureata w tej dyscyplinie sportu, to zapraszam osoby, które będą wręczać nagrody i gratulować sukcesów przynajmniej w kilku kategoriach, tych najbliższych. Zapraszam na scenę Krzysztofa Obratańskiego, burmistrza miasta i gminy Końskie. I zapraszam także naszych lekkoatletycznych gości Norberta Kobielskiego i trenera Lecha Krakowiaka. Panowie, zapraszam na scenę. Tam ktoś się wyrywał z tymi brawami, jak najbardziej na miejscu one są, oczywiście, że tak. To czas na ogłoszenie laureata. Przypomnę, pierwsza kategoria tego wieczoru, sportowiec roku 2023 w karate, a został nim Jakub Owczarek. Zapraszamy Jakuba na scenę. Jakub reprezentuje Konecki Klub Karate Kyokushin. Jego trenerem jest Mateusz Garbacz. Rok 2023 był kolejnym udanym w karierze Jakuba. W czerwcu ten utalentowany zawodnik zdobył złoty medal na Mistrzostwach Europy Karate Shin Kyokushin Juniorów do lat 18 w Debreczynie na Węgrzech. W listopadzie zajął pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski Młodzieżowców do lat 21 w Bartoszycach, a ubiegły rok zakończył zdobyciem pierwszego miejsca w Pucharze Polski Seniorów w Katowicach. Mam nadzieję, że ten 2024 rok będzie jeszcze bardziej udany dla Jakuba Owczarka. No a gratulacje od takich osobistości świata sportu. Tylko pomogą w osiągnięciu jeszcze większych sukcesów. Brawa dla Jakuba Owczarka. Dziękujemy, Kubo. Kolejna dyscyplina to MMA. Mieszane sztuki walki i tutaj sportowcem roku 2023 został Artur Krawczyk. Artur Krawczyk do zawodowego świata MMA wszedł w roku 2019 i wszystkie dotychczasowe walki stoczył pod skrzydłami organizacji TFL, czyli Thunder Strike Fight League. Wcześniej startował w zawodach amatorskich, zdobywając m.in. tytuły Mistrza Europy i Mistrza Polski Amatorskiego MMA, czy Puchar Polski ADCC i Amatorskiego MMA. Aktualnie zawodnik z Końskich jest na fali trzech triumfów z rzędu. Dwie ostatnie walki zakończył przed czasem, no i to jedną przez knockout. Dało mu to szansę na stanięcie w szranki do walki o pas mistrzowski w kategorii lekkiej, a w styczniu zadebiutował w KSW, czyli takiej największej organizacji MMA w Polsce. Gratulujemy Arturowi. Przechodzimy do kolejnej dyscypliny, a jest nią boks. Najlepszym pięściarzem roku 2023 został Robert Zuba. Robert trenuje boks od 5 lat, a od przeszło 3 bierze udział w rywalizacji sportowej. Obecnie w kategorii juniorów jest reprezentantem kadry województwa łódzkiego. Miniony rok był dla niego niezwykle udany. W marcu zajął pierwsze miejsce w kategorii do 60 kg na Mistrzostwach Województwa Łódzkiego. Dotarł do 1/8 finału Mistrzostw Polski Juniorów, które odbyły się w Sokółce. Kilkukrotnie zwyciężał w meczach Międzywojewódzkiej Ligi Bokserskiej
podkarpackie versus łódzkie, łódzkie versus śląskie czy łódzkie kontra lubelskie. Związany z klubem KSW KO Opoczno, obecnie trenuje w sekcji boksu Boxing Końskie, która została reaktywowana i działa w strukturach koneckiego klubu karate Kyokushin. Prowadzona jest przez trenera Kamila Patyka. Laureat w kategorii pięściarskiej Robert Zuba. Gratulujemy i dziękujemy. Czas na kulturystykę. Sportowcem roku 2023 w dyscyplinie kulturystyka został Daniel Biały. Daniel ze sportami siłowymi jest związany od 10 lat. Pierwsze kroki na sportowej macie stawiał pod okiem weterana sportów siłowych Edwarda Herkulesa Rożnowskiego. Do startu w zawodach przygotowuje się w prowadzonym przez siebie indywidualnym studiu treningów końskich. Zwieńczeniem jego sukcesów w kulturystyce był start w zawodach w maju 2023 roku, na których wywalczył tytuł mistrza Polski w kulturystyce fitness oraz tytuł wicemistrza Europy kategorii Open. Jego wielkim osiągnięciem było również zdobycie podczas tych zawodów karty pro oznaczającej zawodnika, który reprezentuje najlepszą sylwetkę spośród wszystkich kategorii. No sylwetkę zresztą widzimy, została też zaprezentowana tutaj na tej scenie. Pana burmistrza poproszę o pozostanie. Naszym gościom na razie już podziękuję, ale to nie ostatnia panów wizyta na tej scenie. Natomiast teraz bardzo bym prosił kolejne osoby, które będą wręczały wyróżnienia, nagrody i będą gratulowały tych nagród. Pana Piotra Słokę, przewodniczącego Rady Miejskiej w Końskich, zapraszam na scenę. I Andrzeja Sypytkowskiego, naszego kolarskiego mistrza. Zapraszam panowie. Kolejną dyscypliną, w której przyznano nagrody, jest Super Enduro Enduro. A sportowcem roku w Super Enduro, roku oczywiście minionego, 2023, został Damian Broniewski. Damian ma 25 lat. Ubiegły rok był dla niego niezwykle pracowity. Brał udział w cyklu Mistrzostw Polski Enduro. Jednak największy sukces odniósł w Mistrzostwach Świata Super Enduro. Podczas rundy w Gliwicach był najszybszy i tym samym zakwalifikował się do najwyższej klasy Prestige, gdzie startują sami fabryczni zawodnicy. We Francji w zawodach tej samej klasy zajął 16 miejsce, podobnie jak w Tauron Arenie w Krakowie. Jego starty pokrzyżowała poważna kontuzja, ale Damian powrócił do zdrowia, więc mam nadzieję, że kolejne sukcesy to tylko kwestia czasu i ten rok będzie się też tymi sukcesami dla ciebie, Damianie, pisał. Proszę cię o pozostanie na scenie jeszcze, dobrze? Bo w tej kategorii mamy również wyróżnienie, które otrzymuje Maciej Broniewski. A Maciej to młodszy brat Damiana. Startuje oczywiście w motocyklowych rajdach enduro w klasie junior 125. W zawodach organizowanych w zeszłym roku przez Polski Związek Motorowy, w zawodach, które startowały w kwietniu, bodaj zakończyły się w październiku, zostało rozegranych 12 rund mistrzostw Polski. Maciej został wicemistrzem kraju w swojej kategorii. To z pewnością duży sukces i nie ostatnie słowo, które powiedział, jeśli chodzi o motocyklowe rajdy enduro. Brawo dla braci! Laureatom gratulujemy. Wręczających poproszę jeszcze o pozostanie na scenie, bo przechodzimy płynnie do następnej dyscypliny, którą jest kolarstwo górskie. Sportowcem roku 2023 w tej dyscyplinie, jakże pięknej, czyli w kolarstwie górskim, została Klaudia Cichacka. Klaudia specjalizuje się w cross country, jak sama mówi, stara się łączyć pracę ze sportową pasją, choć czasami droga bywa wyboista. Od 3 lat rywalizuje z najlepszymi zawodnikami w Polsce w kategorii elity kobiet. Była uczestniczką wielu wyścigów cross country, Pucharów Polski, Mistrzostw Polski. Jej trenerem jest Tomasz Balak, który chwali Klaudię za jej niezwykły upór i pracowitość. W ubiegłym roku została powołana do kadry narodowej w kolarstwie górskim MTB Kobiet na Igrzyska Europejskie, które odbywały się w Małopolsce, rywalizacja kolarzy górskich w Krynicy.
Wśród jej największych osiągnięć ubiegłego roku należy wymienić czwarte miejsce na Mistrzostwach Polski w kolarstwie gravelowym, zwycięstwo górskiej etapówki Bike Adventure, szóste miejsce na Mistrzostwach Polski XCM w Wiśle i dwunaste miejsce na Mistrzostwach Polski XCO w Białce Tatrzańskiej. Gratulujemy, trzymamy kciuki, liczymy na kolejne sukcesy. Klaudia Cichacka. Sportowcem roku 2023 w tej dyscyplinie, jazda konna przypomnę, została Zofia Kozłowska. Zosia to uczennica 7 klasy szkoły podstawowej w Stadnickiej Woli. Pod okiem trenera Tomasza Zelka trenuje jeździectwo, skoki przez przeszkody w koneckim klubie jeździeckim Fulmet. W zawodach jeździeckich bierze udział od stycznia 2022 roku, na początku na kucu Megi, a później na koniu o imieniu Finlandia, zresztą dosiada go dotychczas. W minionym roku zdobyła brązową i srebrną odznakę jeździecką Polskiego Związku Jeździeckiego oraz uzyskała licencję trzeciego stopnia w skokach przez przeszkody. Rywalizowała w licznych zawodach, w których zdobyła łącznie 12 medali. Zofia Kozłowska. Artur Krawczyk na Koneckiej Gali Sportu, ale ja Cię zapytam najpierw o te Twoje najbliższe plany sportowe. Ostatnio widzieliśmy Cię w KSW, zostajesz w tej federacji czy TFL dalej? Zobaczymy jak to będzie. Tak naprawdę teraz muszę wylecieć, mam poważniejszą kontuzję. Jak wyleczę kontuzję, to myślę, że albo KSW, albo jedna z, z czołowych polskich organizacji. Ale do oktagonu powrócisz i emocje jeszcze oglądając Ciebie poczujemy. Na pewno. Myślę, że w tym roku jeszcze ze dwa razy do oktagonu wejdę. Na gali sportu z taką statuetką chyba po raz pierwszy. Drugi. Czy to miłe uczucie, że zostajesz doceniony przez lokalną społeczność? Tak, tak. No, cieszy takie wyróżnienie. Cieszy, że ktoś to zauważył, tak? Klaudia Cichacka na Koneckiej Gali Sportu, ale zapytam Cię najpierw o to, co się zadziało w tym minionym roku, czyli o Igrzyska Europejskie. Jakie to było uczucie wystartować na tak dużej imprezie? Na pewno bardzo stresujące. Nigdy wcześniej nie miałam okazji być na takim wydarzeniu, a co dopiero uczestniczyć w nim, tak? Czynnie brać udział. Pracujesz zawodowo, łączysz to z treningami, to chyba trudne zadanie. To jest bardzo ciężkie zadanie tak naprawdę. I to wie tylko sportowiec, który jest jakby w tym samym miejscu co ja. Czas na nazwisko laureata tytułu sportowca roku 2023 w dyscyplinie piłka nożna. Jest mi niezmiernie miło ogłosić, że został nim Łukasz Herda. Łukasz reprezentuje Miejski Klub Sportowy Neptun Końskie. Niezwykle utalentowany zawodnik czwartoligowej drużyny seniorów, grający na pozycji bramkarza. Swoją przygodę z piłką nożną rozpoczął w wieku 11 lat. Był zawodnikiem Korony Kielce i Heko Czermno. Od 2013 roku reprezentuje nieustannie żółto-niebieskie barwy. Jest czołowym bramkarzem RS Aktyw 4 Ligi Świętokrzyskiej w rundzie jesiennej sezonu 2023-2024. Decyzją Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej trafił do top 3 bramkarzy, a dzięki jego świetnej postawie Neptun Końskie stracił jesienią najmniej bramek w RS Aktyw 4 Lidze Świętokrzyskiej. Mocno trzymamy kciuki za kolejne występy, Łukasz. Gratulujemy. Skoro była piłka nożna, to jakby naturalną rzeczą jest, że za chwilę pojawia się kolejna piłka, tym razem ręczna. Sportowcem roku 2023 w dyscyplinie piłka ręczna został Michał Włodarski. Michał to wychowanek klubu sportowego Vive Kielce. Od 4 sezonów reprezentuje barwy Koneckiego Stowarzyszenia Sportowego Piłki Ręcznej. Gra na pozycji obrotowego. Skuteczny. Ma skuteczność na poziomie 87%. Był najskuteczniejszym zawodnikiem drużyny. Znalazł się w najlepszej 16 w tabeli strzelców pierwszej ligi. Kilkukrotnie wyróżniony tytułem MVP meczu
Obecnie w KSS PR Końskie także z nową rolą, bo tę rolę sportowca łączy z rolą szkoleniowca grup młodzieżowych. Oto Michał Włodarski, najlepszy szczypiornista roku 2023. No to teraz piłka siatkowa, proszę Państwa. Najlepszym siatkarzem roku 2023 został Piotr Pera. Ponieważ Piotr nie mógł dziś przybyć tutaj do nas, nie może być razem z nami, to nagrodę w jego imieniu odbierze Łukasz Lachowski, prezes Stowarzyszenia Sportowego Fair Play. Panie prezesie, zapraszamy. Piotr jest zawodnikiem właśnie siatkarskiego zespołu Fair Play Końskie, występującego w drugiej lidze świętokrzyskiej. To czołowy środkowy wśród drugoligowych zespołów. Jego największym atutem jest dynamika ataku oraz wyskok, co przekłada się na dużą skuteczność tego zawodnika na boisku. Razem z drużyną Fair Play Końskie zdobył w minionym roku brązowy medal w drugiej lidze świętokrzyskiej oraz Puchar Świętokrzyskiego Siatkarzy. Wielkie brawa dla klubu, gratulacje oczywiście dla zawodnika. Pana burmistrza poproszę o pozostanie, natomiast panu Leszkowi, panu Łukaszowi na razie dziękuję. Drodzy Państwo, kolejna kategoria to niepełnosprawny sportowiec roku 2023. Do wręczenia nagród zaproszę również Piotra Słokę, przewodniczącego Rady Miejskiej w Końskich, i Norberta Kobielskiego, naszego olimpijczyka z Paryża, tak już możemy powiedzieć, lekkoatletę, skoczka wzwyż. Oj, powolutku, bo igrzyska za pasem. Werdykt, proszę Państwa, niepełnosprawnym sportowcem roku 2023. Został Damian Steinhoff. Damian jest uczniem specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Baryczy. Jego sztandarową dyscypliną są biegi przełajowe. Trenuje pod okiem Tomasza Domagały. Do największych osiągnięć sportowych minionego roku należą zajęcie pierwszego miejsca na 30. Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskiego w biegach przełajowych Sprawni Razem w Baryczy na dystansie 2000 metrów, 6. miejsca na Mistrzostwach Polski Związku Stowarzyszeń Sportowych Sprawni Razem w biegach przełajowych w Ciechanowie na dystansie 4000 metrów i 6. miejsce na 22. Wojewódzkich Masowych Biegach Przełajowych Zrzeszenia LZS o memoriał Zdzisława Stawiarza na dystansie 2000 metrów, a dodatkową nagrodę dla tego zawodnika miał ze sobą Lech Krakowiak. Dziękujemy bardzo. Reprezentacyjna koszulka od Lecha Krakowiaka. Damian, gratuluję. Będziemy trzymać kciuki za kolejne Twoje występy i za kolejne sukcesy. Przed nami kategoria, której nominowanych było kilku naprawdę zdolnych sportowców, młodych sportowców dodam. Bo tą następną kategorią jest odkrycie roku 2023. Nominowani w tej kategorii: Mikołaj Wolski, Miejski Klub Sportowy Neptun Koński. Joanna Sielska, Konecki Klub Karate Kyokushin. Mikołaj Poruń, Akademia Piłkarska Champions Końskie. Mikołaj Panasik, także UKS Akademia Piłkarska Champions Końskie. Adam Kośka, Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej. Hanna Wilk, Uczniowski Klub Sportowy Wodnik. I Filip Wąsik, Uczniowski Klub Sportowy Wodnik. Siedmioro nominowanych, a odkryciem roku 2023 został uznany Mikołaj Wolski.
Mikołaj to trampkarz starszy, piłkarz drużyny do lat 15 Neptuna Końskie. Gra na pozycji napastnika z numerem 9. Wiecie Państwo, co to znaczy grać z 9. Jakie to jest obciążenie dla młodego piłkarza? To najbardziej wyróżniający się młody zawodnik w klubie. W rundzie jesiennej został najlepszym strzelcem Wojewódzkiej Ligi Trampkarzy U15, zdobywając 18 bramek. Jego zespół zajął 3. miejsce w Lidze Wojewódzkiej. No talent oczywiście został dostrzeżony, bo zaproszenia na testy otrzymał od takich klubów jak KKP Korona Kielce, Korona Kielce S.A., GKS Tychy, Polonia Warszawa, Widzew Łódź czy samego mistrza Polski, Rakowa Częstochowa. Zaproszenie także przyszło. Ten młody zawodnik w wieku 14 lat został włączony do pierwszego zespołu, co przecież zdarza się niezwykle rzadko. Zapewne trudno będzie zatrzymać go nam w Końskich. W tej kategorii postanowiliśmy przyznać również wyróżnienia. Po to, aby docenić pracę i talent młodych zawodników, którzy byli w tej kategorii nominowani. Zatem wyróżnienia takie otrzymują. Pod okiem Mateusza Garbacza w koreańskim klubie Karate Kyokushin. Jest obecnie najbardziej obiecującą zawodniczką w kategorii do lat 14. W ubiegłym roku kilkakrotnie stawała na najwyższym podium. Wśród licznych sukcesów należy wymienić choćby pierwsze miejsce w Pucharze Polski w Katowicach czy w międzynarodowym turnieju w Kobierzycach. Mikołaj Boruń, uczeń szkoły podstawowej numer 1 w Końskich, trenuje w Akademii Piłkarskiej Champions Końskie od ponad 7 lat. Jest kapitanem drużyny młodzików starszych i filarem jej obrony. Mikołaj Banasik to również zawodnik Akademii Piłkarskiej Champions Końskie. Piłkę nożną trenuje od lat 6, gra na pozycji pomocnika bądź napastnika. Tak jak jego kolega został powołany na konsultację szkoleniową kadry wojewódzkiej świętokrzyskiego rocznika 2011. Bo tak jak może nie dotarło to dokładnie, również Mikołaj Boruń na te konsultacje kadry województwa świętokrzyskiego został powołany. Adam Kośka, niezwykle utalentowany 17-letni bramkarz, swoją przygodę z piłką ręczną rozpoczął w wieku 10 lat. W sezonie 2021-2022 wraz z drużyną młodzików zdobył wicemistrzostwo województwa świętokrzyskiego. W ubiegłym roku jako 16-latek zadebiutował w pierwszej drużynie KSS Perkońskie, której bat z powodzeniem broni. Hanna Wilk trenuje pływanie w wodniku Końskie pod okiem trenera Pawła Wiśniewskiego. Młodziutka zawodniczka w minionym roku reprezentowała klub w zawodach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, zajmując wysokie pozycje na różnych dystansach, stylem dowolnym, klasycznym i grzbietowym. Filip Wąsik, także zawodnik UKS-u Wodnik, którego trenerem jest Paweł Wiśniewski. W roku 2023 reprezentował klub i zdobywał wyróżnienia w zawodach ligowych i ogólnopolskich na dystansach 25-50 metrów stylem grzbietowym oraz 25 metrów stylem dowolnym. To są wyróżnieni w tej kategorii odkrycia roku, czyli mamy jedno główne wyróżnienie i jedną główną nagrodę wyróżnienia i chciałbym, żeby może właśnie do zdjęcia tak lepiej jakoś odsunę. Konecka Gala Sportu, kolejne wyróżnienia. Przechodzimy do kategorii Drużyna Roku 2023. KSS PR Końskie, piłkarze ręczni. Końskie, siatkarze. Neptun Końskie U15, trampkarz starszy. Drużyna seniorów Neptuna Końskie. I UKS Akademia Piłkarska Champions Końskie, drużyna rocznik 2013, czyli Orlik starszy. To były nominowane drużyny, natomiast laureatem
tytułu drużyny roku 2023 zostaje KSS Perkońskie. Zapraszam na scenę Rafała Biegaja, kapitana drużyny, Filipa Biele, Damiana Falasę, Grzegorza Chupkę, Jakuba Janusa, Adama Kośkę, Wiktora Osmana, Kaspra Rożnowskiego, Łukasza Sękowskiego, Wiktora Sękowskiego, Krzysztofa Słonickiego, Macieja Stępniewskiego, Karola Włodarskiego, Michała Włodarskiego, Bartosza Wosia oraz oczywiście trenerów Arkadiusza Bąka i Przemysława Matyjasika. I w tej sytuacji także proszę o to, aby przesunąć się jak najbardziej w prawo jednak. Chociaż tu zmieszczenie tych rosłych mężczyzn na tej scenie będzie jeszcze trudniejszym zadaniem niż w sytuacji, kiedy pojawiły się tutaj nasze nadzieje sportowe. Jednak były trochę mniejsze. Ale w tej sytuacji przynajmniej ja nikogo nie zasłaniam, prawda? Bo jednak wszyscy wyżsi ode mnie. KSS Perkońskie. Poza tym za mną stoi Jarek Bąk, więc czuję się bezpieczny. KSS Perkońskie występuje oczywiście w pierwszej lidze piłki ręcznej. Wspomniałem o trenerach. Wychowankowie klubu Arkadiusz Bąk i Przemysław Matyjasik. Na koniec pierwszej rundy sezonu 2023-2024 zajęli wysokie trzecie miejsce w tabeli, notując na swoim koncie 7 zwycięstw. Drużyna KSS Perkońskie uległa jedynie zespołom z Przeworska, Chrzanowa i Krakowa. Pierwszoligowcy to nie tylko sport, to również zespół odpowiedzialny społecznie, angażujący się w akcje charytatywne, samorganizujący takie akcje, uczestniczący w akcjach organizowanych przez innych. Hala przy ulicy Stoińskiego. Zazwyczaj mogę powiedzieć, że pęka w szwach na meczach ligowych. 500-osobowa grupa publiczności, która ma zawsze gwarancję tego, że emocji w meczach piłkarzy ręcznych KSS Perkońskie nie brakuje. Dobry wieczór Państwu. Dziękujemy bardzo za to wyróżnienie w imieniu chłopaków. I chciałbym że powiedzieć, że nie tylko my drużynę tworzymy jako na parkiecie. Za nami stoi inna drużyna też, drużyna naszych sponsorów, naszych działaczy, naszego zarządu, drużyna naszych rodziców, którzy przyprowadzają dzieci na nasze treningi, ale i drużyna pana burmistrza, czyli miasta. I dziękujemy bardzo jeszcze raz za wsparcie i mam nadzieję, że dostarczymy wielu pozytywnych emocji sportowych. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Piłkarze ręczni KSS Perkońskie, pierwsza liga, grupa D. Na razie pudło, trzecie miejsce. Dodam jeszcze tylko, że to najlepsza drużyna z województwa świętokrzyskiego w tych rozgrywkach. To jeszcze raz brawa dla nich. Poznaliśmy drużynę roku 2023. Czymże by była drużyna bez dobrego szkoleniowca? Zatem kategoria trener roku 2023. Nominowani szkoleniowcy w tej kategorii. Tomasz Zelek, Konecki Klub Jeździecki Fulmet. Przemysław Matyjasik, KSS Perkońskie. Arkadiusz Pilski, Neptun Gońskie. Kacper Marcinkowski, także Miejski Klub Sportowy Neptun Gońskie. I Marcin Pierwoła, UKS Akademia Piłkarska Champions Gońskie. To są nominowani w kategorii trener roku. A kto został laureatem? Otóż miło mi ogłosić, że trenerem roku 2023 został Arkadiusz Bilski. Trener seniorów Neptuna Gońskie jest w klubie od lipca 2021 roku. Dzięki swojej ciężkiej pracy i zaangażowaniu zbudował sztab szkoleniowy oraz zespół zawodników walczących dziś o najwyższe cele w rozgrywkach RS Active 4 Ligi Świętokrzyskiej. Choć początki były trudne, bo takie oczywiście bywają. Pierwsze mecze nie przynosiły zwycięstw ani satysfakcji, ale cierpliwie realizował swoje założenia. Długoterminowy plan, pełne zaangażowanie oraz dobór odpowiednich ludzi doprowadził zespół trenera Bilskiego do obecnego poziomu. Drużyna w rundzie jesiennej sezonu 2023-2024 zajęła czwarte miejsce. Bilans jesienny: 16 rozegranych meczów, 31 punktów, 21 bramek strzelonych, 12 straconych.
o meczu rozegranym niedawno, takie zaległości kieleckie nie będę wspominał. Dobrze, Arku, nie będę o nim wspominał. Trzecie mistrzostwa Polski Akademii Piłkarskiej Champions. Kolejne wydarzenie, aktywne wakacje w mieście. Wśród nominowanych także mecz Pucharu Polski siatkarzy Fair Play Końskie SMS Spała 2. I seria wydarzeń współorganizowanych z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Proszę bardzo, Wojciech Bartnik, nasz ostatni medalista w pięściarstwie olimpijczyk. Tu mamy byłego reprezentanta Polski, Kubę Wawrzyniaka. No, działo się jednym słowem, jeżeli chodzi o ten miniony rok, jeśli chodzi o te wydarzenia sportowe. Obfitował w naprawdę ciekawe, interesujące, no ale wybrane zostało to jedno. Sportowym wydarzeniem roku 2023 są trzecie mistrzostwa Polskiej Akademii Piłkarskiej Champions. Odebrali nagrody, proszę pana Grzegorza Kądziele, prezesa uczniowskiego klubu sportowego Akademia Piłkarska Champions Końskie. Trzecie mistrzostwa Polskiej Akademii Piłkarskiej Champions odbyły się w maju. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej, Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Końskie. Do Końskich przyjechali najlepsi młodzi piłkarze z województw świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego. Łącznie ponad 500 młodych, zdolnych piłkarzy. Pierwszego dnia na boisku pojawili się zawodnicy w kategorii wiekowej do lat 9 oraz do 11. Drużyny z Końskich bardzo dobrze zaprezentowały się w rozgrywkach. Oba roczniki w swoich kategoriach zajęły drugie oraz piąte miejsca. No i w tym roku odbędzie się już kolejna, czwarta edycja mistrzostw, to już pewne. Znów będzie mnóstwo emocji, znów będzie wspaniała rywalizacja, więc trzymamy kciuki za kolejną udaną imprezę, a tę nagrodę za rok 2023 otrzymują właśnie trzecie Mistrzostwa Polski Akademii Piłkarskiej Champions. Panom podziękuję, ale pana burmistrza poproszę jeszcze o pozostanie. Nagrodę przyznajemy nie tylko za osiągnięcia sportowe, za całokształt ich, ale także za wkład w rozwój sportu na terenie miasta i gminy Końskie. Nim poznamy laureata, to bardzo proszę jeszcze na scenę Marcina Zielińskiego i Krzysztofa Jasińskiego, czyli zastępców burmistrza miasta i gminy Końskie. Nagroda specjalna, proszę państwa. No to pierwszy laureat. Taką nagrodę otrzymuje Adam Mastalerz. Adam jest jednym z filarów koneckiego klubu karate Kyokushin. Treningi karate rozpoczął na początku 1993 roku wraz z pojawieniem się tej dyscypliny sportów końskich. W karierze zawodniczej przeszkodziły mu problemy zdrowotne, jednak uprawia karate do dziś, prowadzi treningi, obozy, opiekuje się młodzieżą podczas zawodów, często występuje również w roli sędziego. Swoją postawą i codzienną pracą wniósł ogromny wkład w rozwój karate na terenie gminy Końskie. Adam Mastalerz, nagroda specjalna. Ale jako, że to nagroda specjalna, to wcale nie musi być ona, proszę państwa, jedna. Bo także nagrodę specjalną otrzymuje na Koneckiej Gali Sportu Przemysław Matyjasik. Prawdziwa ikona KSSPR Końskie, od ponad 30 lat związany z piłką ręczną.
jest wychowankiem Koneckiego Klubu. Przez 7 sezonów grał w Superlidze w barwach Piotrkowianina Piotków Trybunalski na pozycji skrzydłowego, a w sezonie 2013-2014 wrócił do Końskich. Był kapitanem drużyny, jej czołowym zawodnikiem. Według statystyk, które są prowadzone od 2006 roku, rozegrał 361 meczów, w których zdobył 1313 bramek. W 2020 roku wybrany został najlepszym lewoskrzydłowym w historii piotrkowianina Piotrków Trybunalski. Od 2021 roku współtworzy Akademię Piłki Ręcznej, w której na co dzień trenuje około 200 młodych szczypiornistów. W ubiegłym roku zakończył karierę zawodniczą, a rozpoczął nową karierę, bo spełnia się w roli trenera pierwszej drużyny KSS Perkońskie. Przemysław Matyjasik. Jako że podium ma 3 stopnie, to jeszcze jedna nagroda. I chciałbym tylko Państwu uzmysłowić, że te nagrody nie mają jakby kolejności na podium. One są równorzędne. Nagroda specjalna dla Mariusza Skoczylasa. Mariusz swoją przygodę z piłką nożną rozpoczął nietypowo, bo dopiero w wieku juniora szybko trafił do seniorskiej drużyny Neptuna Końskie, gdzie nieprzerwanie od 2003 roku bronił barw żółto-niebieskich i grał na pozycji obrońcy, wieloletni kapitan drużyny seniorów, a teraz jeden z członków sztabu szkoleniowego czwartoligowego Neptuna Końskie, bo swoją karierę zawodniczą zakończył w ubiegłym roku. Reasumując, laureaci nagrody specjalnej: Adam Mastalerz, Przemysław Matyjasik i Mariusz Skoczylas. Czas na kolejną kategorię. Będzie to ambasador sportu. I w tej kategorii także mamy nie jednego laureata, a 3 laureatów. I jeszcze raz podkreślę, nie jest ważna kolejność, bo to są nagrody równorzędne. I w równie dobry sposób ci panowie byli ambasadorami miasta i gminy Końskie i za to te nagrody otrzymują. Jako pierwszy ambasador sportu Mateusz Garbacz. Rozpoczął swoją przygodę z karate Kyokushin w 1993 roku. Posiada czarny pas i stopień mistrzowski 4. dan. Jest wielokrotnym mistrzem Polski, zdobywcą Pucharu Polski, srebrnym i brązowym medalistą mistrzostw Polski. Dwukrotnie reprezentował nasz kraj na mistrzostwach świata. Jego dorobek to 22 złote, 10 srebrnych i 5 brązowych medali w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych. Obecnie jest prezesem i trenerem w Koneckim Klubie Karate Kyokushin, a jego zawodnicy odnoszą co roku liczne sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. Mają na koncie tytuły Mistrzów Europy czy drużynowego mistrza Polski juniorów, a Mateusz jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, pomysłodawcą organizacji Koneckiego Turnieju Karate odbywającego się od 2010 roku. I rzeczywiście trudno byłoby sobie wyobrazić konecki sport bez Mateusza Garbacza. Dziękujemy Ci, Mateuszu, że jesteś i gratulujemy tego wyróżnienia. A teraz zapraszam na scenę Patryka Mastalerza. Patryka fanom koneckiej piłki ręcznej nie trzeba przedstawiać. Wychowanek KSS Perkońskie, skrzydłowy, w 2014 roku powołany do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy Juniorów. W pierwszoligowym KSS Perkońskie rozegrał 95 meczów, zdobywając 399 bramek. Od sezonu 2018-2019 broni barw superligowego piotrkowianina Piotków Trybunalski. W roku 2021 został powołany na zgrupowanie kadry narodowej. Jest jednym z tych wielu wychowanków Koneckiego Klubu, którzy z powodzeniem reprezentują barwy końskie, miasto i gminę i ten klub na parkietach superligowych. Ale po cichu liczymy my, kibice i działacze, że kiedyś znowu w hali przy ulicy Stoińskiego w barwach KSS Perkońskie Patryka Mastalerza jeszcze zobaczymy. Brawa dla Patryka. The last but not least, jak mawiają Anglicy. A po polsku to po prostu, że kolejny ważny człowiek, który był ambasadorem sportu. Jest tym ambasadorem w dalszym ciągu. Zapraszam na scenę Wiesława Rożeja. Królową sportu związany praktycznie od zawsze. Jako junior uprawiał biegi w budowlanych, był działaczem Żaka, Kielce i Olimpu Końskie.
W grudniu 2008 roku objął ster w Świętokrzyskim Związku Lekkiej Atletyki. Zanim został prezesem, wiele lat pełnił funkcję sekretarza, następnie wiceprezesa zarządu związku. W 2021 roku postanowił już nie startować w wyborach na prezesa. Kilka kadencji zasiadał w komisji rewizyjnej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Cały czas związany z reprezentacją Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Niezwykle ceniony, niezwykle lubiony. I dodam tylko, że laureat nagrody takiego tytułu zasłużony dla świętokrzyskiego sportu w plebiscycie organizowanym przez Polskie Radio Kielce, TVP3 Kielce i Echo Dnia. To Wiesław Rożej. No właśnie, Wiesław mało czasu w domu spędza, właśnie przyjechał ze zgrupowania w Spale. Wpadł pewnie tylko na chwilę i wróci tam z powrotem. To są, proszę Państwa, ambasadorowie sportu. Nagrody za rok 2023. No i panowie, tak pięknie sławcie konecką ziemię dalej, czego byśmy bardzo chcieli. Przechodzimy do nagrodzonych w kategorii praca społeczna na rzecz rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Końskie. Tutaj na tej scenie pojawią się osoby, które swoją pracą i doświadczeniem wspierają działalność koneckich klubów sportowych, a tym samym rozwój sportu na terenie naszej gminy. I dziękujemy za ich zaangażowanie i wielkie serce, także w ten sposób. To oni zabiegają o to, aby zawodnicy mieli jak najlepsze warunki do trenowania. To oni, albo inaczej, dzięki nim kibice są świadkami wspaniałych sukcesów i mogą oklaskiwać sportowców uczestniczących w wielu wydarzeniach sportowych rozgrywanych na terenie gminy. Dlatego w ten sposób chcieliśmy im podziękować i zapraszam wymienianych przeze mnie na scenę od razu. Zapraszam pana Macieja Kiełbowskiego. Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Wodnik. Zapraszam pana Marka Jędrasika. To także Uczniowski Klub Sportowy Wodnik, w którym jest wiceprezesem. Zapraszam na scenę przedstawicieli Koneckiego Klubu Karate Kyokushin, którym chcielibyśmy dzisiaj podziękować. Panią Lucynę Mastalerz oraz panią Ewę Klimowicz. Obie panie wspierają na co dzień działania klubu, jak również podczas imprez i wydarzeń organizowanych przez klub. Angażują się, poświęcają swój czas, przyczyniają się do tego, aby klub funkcjonował w należyty sposób. Zapraszam na scenę przedstawicieli Koneckiego Stowarzyszenia Sportowego Piłki Ręcznej, którym chcieliśmy również podziękować. Andrzeja Kosa, prezesa Koneckiego Stowarzyszenia Sportowego Piłki Ręcznej. Józefa Matyjasika, osobę mocno zaangażowaną społecznie w działalność KSS PR Końskie. Jego pomoc przy organizacji meczów pierwszej ligi czy turniejów młodzieżowych jest bezcenna. Pana Łukasza Mączyńskiego, dyrektora handlowego Forbuild SA, społecznika, który we współpracy z Andrzejem Kosem zainicjował wiele cennych inicjatyw, takich jak przeprowadzenie treningu z mistrzem Polski Industrią Kielce, wyjazdy zawodników na mecze PGNiG Superligi w hali Legionów, czy pierwszą edycję piłki ręcznej plażowej podczas obchodów Dni Końskich. Przypomnę, że to są nagrody w kategorii praca społeczna na rzecz rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Końskie. Była to pierwsza grupa osób nagrodzonych w tej kategorii za pracę społeczną na rzecz rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Końskie, bo teraz zapraszam na scenę Waldemara Kanie, przedstawiciela Stowarzyszenia Sportowego Fair Play. Niezwykle zaangażowana osoba w działalność tego stowarzyszenia. W minionym roku pomagał w organizacji wszystkich rozgrywek prowadzonych przez Fair Play, począwszy od tych amatorskich po spotkania ligowe. Zapraszam na scenę przedstawicieli Miejskiego Klubu Sportowego Neptun Końskie, prezesa klubu Bartłomieja Gada, wiceprezesa do spraw organizacyjnych Andrzeja Ślifierza, Mirosława Gryglickiego, Wojciecha Partykę. Osoby te swoją pracą społeczną przyczyniły się do zbudowania obecnego poziomu funkcjonowania klubu zarówno od strony organizacyjnej, strukturalnej, jak i sportowej. Zapraszam także pana Pawła Kosmulskiego, przedstawiciela Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Champions Końskie, niezwykle zaangażowanej osoby w działalność tego klubu. Zapraszam w końcu panią Izabelę Klusek, która pełni funkcję prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimpia.
to dzięki jej staraniom klub może sprawnie funkcjonować i prowadzić szkolenia dziewcząt w piłce ręcznej. Dwukrotnie wymienione, a brawo, oczywiście gromkie brawo, takie płynące z serca, z tych serc zawodniczych, także należy się w 100%. Dziękujemy bardzo. Dziękuję także wręczającym te nagrody. Szanowni Państwo, przed nami jeszcze jedna kategoria. Przyjaciel sportu. Przyjaciele sportu to przedstawiciele przedsiębiorców, firm i instytucji, które finansowo wspierają konecki sport. No i to właśnie dzięki ich hojności koneckie kluby mogły w pełni realizować swoje plany szkoleniowe, zawodnicy realizować swoje pasje. No i w imieniu klubów i stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy nie chcielibyśmy im podziękować za okazaną pomoc. Proszę Państwa, UKS Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji chciałoby w ten sposób podziękować, bo nominowało Annę Plutę i Rafała Brzechwę, właścicieli firmy Optima, ale nie mogą być z nami dzisiaj na tej gali, dlatego bardzo proszę o odbiór tej statuetki pana Macieja Kiełbowskiego, prezesa UKS-u Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji. Zapraszam na scenę. A jest to statuetka przyjaciela sportu dla firmy Optima, Anny Pluty i Rafała Brzechwy. Zarząd KSS PR Koński oraz Stowarzyszenia Sportowego Fair Play chcą w ten sposób szczególny podziękować Łukaszowi Mączyńskiemu, dyrektorowi handlowemu Forbuild SA, i zapraszamy pana Łukasza Mączyńskiego na scenę. KSS PR Koński nominował także firmę Pamexpol, natomiast niestety nie ma przedstawiciela tej firmy dzisiaj razem z nami na tej gali, więc bardzo proszę trenera Arkadiusza Bąka o odebranie statuetki w imieniu firmy Pamexpol. Kolejna nominacja. Kolejne statuetki jeszcze na scenie się pojawiają. Za chwilę kolejna grupa się także tutaj na tej scenie pojawi. Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Pauliny Stępień. To kolejna firma nominowana przez KSS PR Końskie. Nie ma niestety dziś także tutaj na tej sali razem z nami Pauliny Stępień, ale bardzo proszę kapitana KSS PR Rafała Biegaja o odebranie statuetki przyjaciela sportu. Rafale, zapraszam.
Zapraszam także Szymona Karbownika, właściciela firmy Duka Restauracja Sycyliana. Tutaj w szczególny sposób chcę podziękować zarząd KSS Perkońskie oraz Neptuna Końskie. Firma Galant, Marek Smyk, Smyka przepraszam. Firma wspierająca KSS Perkońskie i nagrodę w imieniu firmy odbierze Andrzej Kos, bo Marka nie ma razem z nami. Prezesa zapraszam na scenę. Jacka Ziomka z firmy Flora, spółka jawna. Także zapraszam. To jest kolejna firma, która piłkarzy ręcznych Koneckiego klubu wspiera. Podobnie jak Agencja Ochrony Omega i dlatego Cezarego Cieślaka także zapraszam do nas. No to jeszcze zakład instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, a także gazowych Sylwester Styś. To także firma nominowana przez KSS Perkońskie. Nie ma z nami niestety pana Sylwestra. Zapraszam na scenę. Norberta Jarosza i Łukasza Cygana, właścicieli firmy BMS Packer Multiservice. Przedstawiciele Neptuna Końskie w ten sposób chcieli im podziękować za wsparcie. Zresztą kolejna firma też nominowana przez Neptuna Końskie, właściwie dwie firmy nominowane przez Neptuna Końskie, bo to firma Optotom i zapraszam Tomasza Sykułę. I zapraszam także Jerzego Cholewińskiego, prezesa SPOŁEM, Powszechnej Spółdzielni Spożywców Końskich. Proszę tutaj do nas na scenę także Mateusza Komodę, właściciela firmy Kamoda. W firmie dziękuję zarząd MKS Neptun Koński oraz UKS Akademia Piłkarska Champions Końskie. Mateusz Kamoda, właściciel firmy handlowo-usługowej Kamoda. Grzegorza Pasturczaka z firmy EcoServe. Zapraszam, to jest firma wspierająca UKS Akademię Piłkarską Champions Końskie. Na wnioski klubów sportowych zaopiniowanych pozytywnie przez Koneską Radę Sportu burmistrz miasta i gminy Końskie przyznał 19 stypendiów na łączną kwotę 155 400 zł. I do wręczenia stypendiów zapraszam również Wiesława Rożeja, który jest przewodniczącym Koneckiej Rady Sportu. Która, przypomnę, opiniuje wnioski klubów sportowych o te stypendia. Stypendia sportowe burmistrza miasta i gminy Końskie otrzymują zawodnicy Miejskiego Klubu Sportowego Neptun Końskie. Jakub Banasik, Łukasz Herda, Adrian Maciejewski, Paweł Markowicz, Bartosz Pańtak, Łukasz Skalski oraz Filip Wasik. Wiem, że nie wszyscy mogli stawić się osobiście, z tego co powiedział mi Andrzej Ślifierz, Kuba Banasik chory, tak? A Bartka Pańtaka zatrzymała... Nie, ktoś jeszcze się nie pojawił. Tak, Bartek Pańtek, mówię, że też nie dotarł. Dobrze, Mirosław Garlicki, członek zarządu i Andrzej Ślifierz. A to jest ta pierwsza grupa stypendystów burmistrza miasta i gminy Końskie, czyli zawodnicy Miejskiego Klubu Sportowego Neptun Końskie. Raz jeszcze przypomnę, Jakub Banasik, Łukasz Herda, Adrian Maciejewski, Paweł Markowicz, Bartosz Pańtak, Łukasz Skalski oraz Filip Waś. Druga tura, proszę Państwa, stypendiów sportowych burmistrza miasta i gminy Końskie, bo takie stypendia otrzymują również zawodnicy Koneckiego Stowarzyszenia Sportowego Piłki Ręcznej. Rafał Biegaj, Kacper Rożnowski, Łukasz Sękowski, Wiktor Sękowski, Krzysztof Słonicki i Bartosz Woś. Stypendyści burmistrza miasta i gminy Końskie z klubu KSSPR Końskie. W drugiej grupie tych, którzy takie stypendia otrzymali, takie stypendia zostały im przyznane.
Stypendia zostały także przyznane zawodnikom Koneckiego Klubu Karate Kyokushin. Martyna Białecka, Natalia Cieszkowska, Zofia Kozielska, Oliwia Małecka, Jakub Owczarek i Robert Zuba. Zapraszam na scenę. A jak będziecie szli, to odbierzcie od tych z Neptuna końskie te stypendia, które oni wam zabrali. Łukasz, poszukajcie jeszcze tych dla karateków. A, teraz już mają je piłkarze ręczni, tak? Drodzy szczypiorniści, proszę oddać stypendia dla karateków. Dziękujemy bardzo. W przyrodzie nic nie ginie, jak powiedział burmistrz Krzysztof Jasiński. I te stypendia trafiają w odpowiednie ręce. Tak jak powiedziałem, wszystko na żywo. Na każdej gali mogą zdarzyć się takie drobne rzeczy, które później tkwią w pamięci przez długie lata. Gratulujemy także zawodnikom i zawodniczkom Koneckiego Klubu Karate Kyokushin. I tu pisze, że to przez ciebie on wraca do domu nad ranem. To chyba nie jest mój tekst. Proszę państwa, za chwilę pewnie usłyszymy piosenkę z tym tekstem. To testosteron. Kaja. Trochę czuję. No, tutaj tego testosteronu sporo. Proszę państwa, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim przybyłym na tą galę, ale tak naprawdę za waszym pośrednictwem wszystkim, którym sport jest drogi. Sport to ludzie i ich pasje. Bez pasji, bez ludzi, którzy tę pasję czują i czynnie sport uprawiają, bez tych, którzy wspierają ich swoją wiedzą, doświadczeniem, sport by nie istniał. Gdyby tylko od gminy, gdyby tylko od jej starań zależało, czy sport jest uprawiany, to byłoby to bardzo smutne. Dlatego wiem, że to jest zjawisko znacznie szersze niż to, które moglibyśmy ogarnąć i pokazać na tej gali. Ale tym, co jest nieodmiennie obowiązkiem władzy publicznej, to jest sprawianie, by sport był łatwiejszy do uprawiania, by stworzyć warunki, by stworzyć zaplecze dla sportu. Gmina Końskie od lat stara się budować obiekty sportowe, utrzymywać te, które są zbudowane, tak aby ta baza sportowa przyciągała talenty, przyciągała tych, którzy również
traktują sport rekreacyjnie. Właściwie w tym roku, w 2024, zamkniemy bardzo ambitny, rozciągnięty w czasie program budowy obiektów sportowych przy szkołach. Po budowie w zeszłym roku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bedlnie, w tym roku zbudujemy i oddamy do użytku pełnowymiarową halę sportową, wzorowaną na takiej hali przy Szkole Mistrzostwa Sportowego w Kielcach. Ta hala przy Szkole Podstawowej nr 2 będzie służyła dzieciom, młodzieży, ale też będzie służyła wszystkim, którym sport jest drogi w zajęciach popołudniowych. Mam nadzieję, że tak jak było to w małej salce przy Szkole Podstawowej nr 2, tak i teraz w tej hali drzwi nie będą się zamykać i światła będą świecić długo, długo w noc. W tym roku rozpoczniemy również przebudowę stadionu na ulicy Maratońskiej, stadionu Osilowskiego. On nie przypadkiem ma w nazwie odwołanie do Osilu, czyli Ośrodka Sportu i Rekreacji, ponieważ z dwóch stadionów miejskich spróbowaliśmy wydzielić pewne funkcje, które nie muszą się powtarzać. Myślę, że założenie pewnej specjalizacji pozwoli na to, żeby lepiej potencjał tkwiący w tych stadionach wykorzystać. Stadion na ulicy Maratońskiej jest stadionem, który już dzisiaj spełnia rolę nie tylko sportową, ale i rekreacyjną. Ktokolwiek widział, ktokolwiek uczestniczył w wydarzeniach Dni Końskich w ciągu ostatnich 2 lat, ten wie, co mam na myśli. Takie wydarzenia jak właśnie koncerty, jak wydarzenia typu motopiknik i parę jeszcze innych, to miejsce jakby zapewnia realizację i rozprężenie w przestrzeni, które myślę czyni to bezpiecznym i szczególnie fajnym. To, co zamierzamy zrobić na tym stadionie, to uzupełnić funkcje sportowe, ale i rekreacyjne. Dzięki pozyskanym w zeszłym roku jeszcze pieniędzy z Polskiego Ładu, w tym roku rozpocznie się przebudowa i rozbudowa tego stadionu. On zyska urządzenia, obiekty lekkoatletyczne, zyska kompletne ogrodzenie, widownię krytą dla części stadionowej, ale też uzupełnimy część rekreacyjną. Nowum, które już chciałbym dzisiaj zapowiedzieć, to będą stanowiły otwarte baseny letnie, które chcemy zainstalować w części od strony parkingu i które od wczesnego lata będą służyły mieszkańcom miasta i gminy Końskie do rekreacji i wypoczynku. 2 baseny, jeden pełnowymiarowy dla dorosłych, drugi brodzik dla dzieci z drewnianą plażą. Baseny składane i zaopatrzone w niezbędny osprzęt, czyli kabiny do przebierania się, prysznice. To będzie coś, co będzie, myślę, uzupełnieniem dla pobliskiego kąpieliska na Sielpi, które w sezonie jest mocno zatłoczone, a przecież nie każdy tam zdecyduje się dojechać. Zwłaszcza rodziny z małymi dziećmi, myślę, że będą mogły korzystać bezpiecznie z tego obiektu. Przypominam jeszcze raz, to będzie część lekkoatletyczna. Bieżnia, rzutnie, skocznie, to będą trybuny kryte, to będzie zaplecze takie sanitarne, czyli dodatkowe toalety dla widowni i to wreszcie będzie ta część rekreacyjna. Jednocześnie przygotowujemy dokumentację na przebudowę stadionu piłkarskiego na ulicy Sportowej. Często w przeszłości rozważane było w gremiach miłośników sportu, w tym piłki nożnej, który z tych dwóch stadionów może służyć jednej z najpopularniejszych, jeżeli nie najpopularniejszej dyscyplinie sportu, czyli piłce nożnej. I choć stadion na ulicy Sportowej jest w położeniu, powiedzmy, takim mało dzisiaj współczesnym, czyli nie ma dedykowanego parkingu, nie ma przyjaznego dojazdu, to jednak ma coś, co przebija wszystkie inne obiekty. Ma duszę. Ma swoisty klimat, który powoduje, że nasi zawodnicy mają dodatkowe siły, że ten stadion i publiczność tam zgromadzona dodaje im skrzydeł, a goście czują oddech ciśnienia tego starego Neptuna. Tam chcemy przebudować stadion tak, aby jego zaplecze sportowe zyskało na funkcjonalności, żeby wyprowadzić się ze starych, jednak powiedzmy, że nieprzystających do czasów współczesnych obiektów przyklejonych do sąsiedniej działki i często w tą działkę wkraczających. Te plany będzie można zrealizować dopiero wtedy, kiedy pełnowymiarowe, kompletne boisko do piłki nożnej na stadionie Osirze będzie mogło na sezon przyjąć piłkarzy, tak aby nie czynić wyrwy w normalnych rozgrywkach sportowych czy treningach.
wtedy plany, mam nadzieję, że będą mogły być kompletne, będą nie tylko technicznie przygotowane i skonsultowane ze środowiskiem, ale będą też miały jeden ważny element, czyli montaż finansowy. Montaż finansowy, powiedziałem, pani skarbnik. Słyszy. Proszę państwa, przypuszczam, że jestem jednym z tych, którzy się sporo na tej gali sportu dowiedzieli o kondyckim sporcie, niekoniecznie obserwując go na co dzień. Ja chciałem powiedzieć, że dla mnie największym zaskoczeniem, i to bardzo sympatycznym, były dwie dyscypliny, które tutaj zostały wyróżnione. Nie zaskoczyło mnie jeździectwo konne, bo gdzie spodziewać się jeździectwa, jak nie w końskich? I istniejące w pobliżu stajnie wprost prowokują do tego. Jeżeli coś mnie zaskoczyło, to coś, co jest swego rodzaju znakiem czasu. Nie wiem, czy ktoś z państwa obserwował treningi, zarówno tych, którzy ujeżdżają, jak i tych, którzy trenują skoki przez przeszkody. W czasach, kiedy jako bardzo młody człowiek próbowałem nauczyć się anglezowania z wdziękiem worka od kartofli, usiłowałem utrzymać się w siodle, to dominowali wśród miłośników sztuki jeździeckiej chłopcy, panowie. Dzisiaj jest ich na lekarstwo, dominują dziewczęta. To jest też jakiś znak naszych czasów. No i druga dyscyplina, która mnie dzisiaj urzekła, to jest kolarstwo górskie. Kolarstwo w końskich ma ogromną tradycję i mamy tutaj mistrza, który przyciąga swoim przykładem, ale kolarstwo górskie w mieście, w którym jest tylko górka parkowa, to naprawdę jest wyczyn. Serdecznie gratuluję. Proszę państwa, wszystkim wyróżnionym, nagrodzonym, chciałbym podziękować, pogratulować, życzyć dalszych sukcesów. Wszystkim, którzy wspierają sport, chciałbym podziękować w imieniu nie tylko gminy i nie przede wszystkim gminy. Chciałbym podziękować w imieniu całej rzeszy sportowców, którzy również wam zawdzięczają możliwość trenowania, prowadzenia rozgrywek, którzy, myślę, swoim wysiłkiem stanowią jakby istotę odwdzięczenia się, zapłaty za wasze działanie, za sponsoring, za pomoc organizacyjną. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jest mi niezmiernie miło być w tak zaszczytnym gronie. Gratuluję wszystkim nagrodzonym, gratuluję wszystkim państwu. Dziękuję. Dziękuję bardzo za nasze wyróżnienia, za zaproszenie. Proszę państwa, zostaliśmy podliczeni. Te cyfry faktycznie powalają. Ja z racji swoich obowiązków zawodowych, podróżując po kraju czy nawet poza, spotykam się z sytuacjami, gdzie naprawdę, chociaż mimo chęci, są gminy, są małe miejscowości, gdzie nie ma tych środków. U nas naprawdę te cyfry pokazują, że może nie wszystko, ale mamy naprawdę bardzo dużo i bardzo to doceniamy, ale tak naprawdę nie została podniesiona jedna najważniejsza rzecz, że za tymi cyframi kryją się żywi ludzie, bo tak naprawdę to, że widzimy te miliony złotych, to mogą one, te kwoty być większe, mogą być mniejsze oczywiście, natomiast to żywi ludzie powodują, że sport, dzieci, seniorzy, że my w ogóle istniejemy. I tak naprawdę na czele z panem burmistrzem Obratańskim, panem burmistrzem Jasińskim czy Zielińskim, panem Piotrem Słoką, Radą Miasta całą i tak naprawdę wszystkimi nami, Świętokrzyski Związek, wszyscy my, którzy tu jesteśmy, tak naprawdę tworzymy te cyfry, tworzymy wszystko to, co w tej małej naszej ojczyźnie końskiej istnieje. Te wszystkie dyscypliny sportu, które tutaj tak fajnie na nas wszystkich patrzeć, to tak naprawdę, drodzy państwo, to żywi ludzie to tworzą. Jestem zaszczycony móc reprezentować klub, który ma tak ogromną, ponad 55-letnią tradycję. Bardzo dziękuję wszystkim za zaufanie i za to wyróżnienie. I tak naprawdę to my wszyscy tutaj tworzymy ten sport, tworzymy tą ogromną handbalową rodzinę i nie tylko handbalową. I tak trochę tuningując trochę powiedzenie Kennedy'ego, zresztą bardzo piękne, nie patrz
co kraj może zrobić, nie pytaj, co kraj może zrobić dla ciebie, ale co ty dla kraju, to my tak naprawdę nie pytamy, co gmina może zrobić dla nas, ale my się staramy robić również jak najwięcej dla tej naszej małej ojczyźnie. I zapraszamy na mecze, zobaczycie zaangażowanie zawodników, to wielkie ukłony. Łukasz już usypia, wiem, przyszedł do mnie, przyjechałem prezes z lawetą, pospiesz się, bo nie mam czasu, chcę odpocząć, wiem. Proszę Państwa, każdy z nas dokłada tu małą cegiełkę i tak naprawdę to wspólnie osiągniemy te cele, które zamierzamy, nie kłótniami, nie waśniami, bo tego mamy już pod dostatkiem. Sport łączy, ktoś tak kiedyś powiedział, i skupmy się na tym, żebyśmy naprawdę osiągali wspólnie sukcesy, bo patrząc tak na tyle dyscyplin i tak dużą ilość nagrodzonych osób oraz poszukiwanie nowych dyscyplin, czy to tenis stołowy, czy koszykówka fantastycznie się rozwijająca, czy boks, tak naprawdę w tak małej kilkunastotysięcznej gminie, no powiem szczerze, że budzi szacunek wśród ogromnych miast, bo niejedni włodarze, nie będę tutaj, pan prezes oczywiście potwierdzi, Świętokrzyskiego Związku, jaki mamy problem w niektórych miastach potężnych, gdzie proszą się, a nie mają, prawda, panie prezesie? Natomiast my tu robimy naprawdę dużo i mamy zakusy robić jeszcze więcej i taką obietnicę, przynajmniej z ramienia piłki ręcznej, na ręce włodarzy gminy, Rady Miasta oraz wszystkich, pani Jolu, pani też, która wytrzymuje z nami, zliczając te wszystkie dotacje. Proszę Państwa, dziękujemy oczywiście za ten cały trud i poświęcenie i pomoc Koneckiemu Sportowi i obiecujemy ze wszystkich sił, pokazując zaangażowanie zawodników, dzieci na turniejach i na meczach. Także bardzo serdecznie za wszystko dziękujemy i w imieniu całego Stowarzyszenia Piłki Ręcznej i całej handbalowej rodziny dziękuję jeszcze raz. Jestem wzruszony, bo rzeczywiście wszystko było powiedziane. Przygotowaną miałem już tutaj jakąś rozmowę, ale to pan burmistrz tutaj wszystko powiedział, Andrzej przede mną też. Także słuchajcie Państwo, jesteśmy dumni w imieniu zarządu. Wyręczę tutaj prezesa Bartka, prezesa nowego pokolenia. Wyręczę tym, że tak, bardzo jesteśmy wdzięczni za to wsparcie, które tutaj od wielu lat na przełomie 25-letniego działania w moim życiu, w sporcie. Nigdy nie było takiego przełomu, jak teraz tutaj te cyfry pokazują. Także co by tu dopowiedzieć? Dopowiedzieć to, że czujemy się dowartościowani, możemy rozwijać się. Także tutaj wspomnę też o Akademii Neptun, którą tutaj pod wodzą Arka Bilskiego trenują młodzi trenerzy, zawodnicy. Także bardzo nas to cieszy, zaangażowanie rodziców, ale przy takim wsparciu miasta jesteśmy w stanie to wielkie udźwignąć. I przede wszystkim motywuje nas też do pracy, do poszukiwania tu sponsorów, którym bardzo serdecznie dziękuję. Nie tylko, którzy sponsorują piłkę nożną, ale cały sport, jakże wszystkie te dyscypliny tutaj. Też dziękuję, chciałbym, też się czujemy zaszczyceni, że takie osoby, gości tutaj nas zaszczyciły, że widzą, co się tu dzieje w sporcie koneckim. Rzeczywiście konfrontujemy się, jak Andrzej wspomniał wcześniej, z innymi miastami, to przewracam oczami, panie burmistrzu. Także tutaj wielka zasługa dla pana burmistrza Obratańskiego, pana Krzysztofa Jasińskiego, z którym często się czasami nie to, że wspieramy, ale dyskutujemy i się uczymy i to wsparcie jest bardzo mocne, także cenimy tą współpracę. Także Marcin Zieliński też tutaj rolę taką spełnia, ta pełna trójca, jak dołożymy tu jeszcze czwartą osobę, Piotrka Słokę, przewodniczącego Rady Miasta, który aktywnie nas gdzieś zawsze wspiera, zawsze go prosimy o pomoc. Życzę wszystkim miastom takich włodarzy. Także nie skromnie bym powiedział, że zaszczyciliśmy, ja reprezentuję teraz 60 lat, skończyłem na lodzie, ale chciałem tu wspomnieć, że zaszczycił nas w Skarżysku na Lodowsku na turnieju, 9. turnieju hokejowym, który pan otworzył nam przewodniczący Rady Miejskiej w Skarżysku ten turniej. Za to bardzo dziękujemy, a wręczał nagrody
pan burmistrz miasta Końskie, Krzysztof Obradański, gdzie znaczy to, że jest jednak on ambasadorem sportu, nie tylko w naszym powiecie, ale interesuje się każdymi jakby ciekawymi spotkaniami czy turniejami. Także jeszcze raz wielkie dzięki. Przepraszam, gratuluję wszystkim nominowanym, nagrodzonym. Gratuluję przede wszystkim zawodnikom. Piłka ręczna, piłka nożna, wszystkie sporty, jesteśmy jedną wielką rodziną. Ja tak odczuwam, nie czuję się i tak to. Wielkie brawa dla was wszystkich, bo naprawdę zasługujecie na duże, duże brawa. Także jeszcze raz dzięki wam, nam się chce pracować. Dziękuję tutaj społecznikom, których bardzo poszukujemy. Chcemy takimi spotkaniami, takimi galami zachęcić do tej pracy, bo można ją polubić, można mieć pasję. Także zapraszamy do tej współpracy i wielkie dzięki, dzięki, jeszcze raz dzięki. Na początku chciałem pogratulować wszystkim nominowanym. Życzę wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego w nowym roku i sukcesów na arenach wojewódzkich, ogólnopolskich i europejskich i światowych. Szanowni Państwo, w imieniu Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Kielcach z okazji jubileuszu 70-lecia Szkolnego Związku Sportowego w Polsce, w Kielcach, w całym naszym kraju, chciałem serdecznie podziękować za wieloletnie zaangażowanie w rozwój sportu szkolnego dzieci i młodzieży szkół podstawowych miasta i gminy Końskie. Zaraz powiem, którym osobom. Ale chciałem powiedzieć jedno. Właśnie z tych małych dzieci naszych, co organizuje Szkolny Związek Sportowy Zawody, w przyszłości właśnie wyrosną tacy sportowcy jak wy i będą reprezentować nas na różnych arenach, czy województwa kraju, czy europejskich i świata. Może w przyszłości z tych małych sportowców również wyrosną przyszli olimpijczycy. A Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach chciał wyróżnić z okazji 70-lecia i jak mówiłem wcześniej, ogromnego zaangażowania, ponieważ sport szkolny w gminie miasta i gminie Końskie kwitnie. Wyróżniamy pana Krzysztofa Obratańskiego, burmistrza miasta i gminy Końskie. Wiceburmistrza miasta i gminy Końskie, pana Krzysztofa Jasińskiego. Wiceburmistrza pana Marcina Zielińskiego. Oraz naczelnika Wydziału Edukacji panią Krystyna Milczarek. Prosimy. To są, drodzy Państwo, okolicznościowe medale 70-lecia Szkolnego Związku Sportowego. Tak one właśnie wyglądają. Gratulujemy tym, którzy te medale dzisiaj tutaj na Koneckiej Gali Sportu otrzymali. Ja nie przyjechałem tu jako jakiś poważny działacz sportowy, tylko jako taki zwykły, acz autentyczny przyjaciel Koneckiego Sportu. Owoce tej przyjaźni w ostatnim czasie były w postaci między innymi wydarzeń sportowych. Kilka z tych wydarzeń było tutaj nominowanych do jakiegoś wyróżnienia, między innymi turniej szkół imienia księdza Ignacego Skorupki. Jeśli dobrze pamiętam, to spotkanie z olimpijczykiem, z Wojciechem Bartnikiem i część dużej ogólnowojewódzkiej akcji Gramy Razem z Biało-Czerwoną i tutaj był Kuba Wawrzyniak. Tak jest, Kuba Wawrzyniak. Natomiast to nie są jedyne wydarzenia, tych wydarzeń było dużo więcej. Takie dla mnie osobiście największe wydarzenie to były turnieje Świętokrzyskie Orły oraz piłkarskie warsztaty z gwiazdami. Rok wcześniej gościliśmy tutaj w Końskich Sławka Peszkę i Radka Majewskiego. I chciałem powiedzieć, że akurat te wydarzenia, chodzi mi o piłkarskie warsztaty z gwiazdami, tą formułę, jaką wymyśliliśmy tutaj w Końskich, ona była kilkadziesiąt razy powtarzana na terenie całego kraju. I akurat chciałem podziękować, ponieważ tych owoców by nie było, gdyby nie osoby, które są na płaszczyźnie zarówno samorządowej, jak i sportowej. I chciałem podziękować Bartłomiejowi Gadowi za pomoc, bo bez tej osoby na pewno by tego wszystkiego nie było. I dziękuję bardzo. Proszę o brawa dla pana prezesa.
I bardzo dziękuję dla osoby, która zawsze odbierała telefon i zawsze wiedziała, gdzie skierować, w jaki sposób i co należy zrobić, żeby coś, przedsięwzięcie dane się udało. I tą osobą jest pan burmistrz Obratański. Wielkie brawa dla pana burmistrza. Dziękuję bardzo i jeszcze raz wszystkiego, wielkie gratulacje dla wszystkich nagrodzonych. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, ja krótko, bo już wszystko zostało powiedziane. Ja tylko chciałem się dołączyć do podziękowań. Dziękuję wszystkim wyróżnionym dzisiaj. Szczególnie chciałbym podziękować Danielowi z specjalnej szkoły w Baryczy, bo jest to chłopak z mojej rodzinnej miejscowości i wiem, dla tych dzieci jest sport. Jak sport ich cieszy. Chciałbym to samo serdecznie podziękować wszystkim ludziom związanym ze stadniną Uciepłego. Szanowni Państwo, ja obiecuję, że następną galę tak zorganizujemy, żeby wasza wyróżniona zawodniczka przyjechała na koniu. Także będzie nagroda dla koni. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Chciałbym też podziękować mojemu przyjacielowi po fachu, Mateuszowi Garbaczowi, za kolejną nagrodę. Mateusz ma tyle nagród, pucharów, medali, że my żeśmy starą stolarnię wyremontowali na Muzeum Wsi Koneckiej, ale myślę, że kolejny budynek będziemy remontować, żeby wszystkie puchary i medale Mateusza pomieścić godnie. Szanowni Państwo, kończy się kadencja 30 kwietnia. Pięcioletnia kadencja, prawie 5,5-letnia kadencja. Ja bym chciał wszystkim wam podziękować, zawodnikom szczególnie, za godne reprezentowanie gminy Końskie. Chciałbym wam podziękować za tą radość, którą nam dali. Chciałbym wam podziękować za uczciwość, szacunek dla innego człowieka i patriotyzm, bo sport to przede wszystkim patriotyzm. Chciałbym podziękować wszystkim działaczom sportowym za wasze zaangażowanie i pasję, bo jak obserwowałem pana Wiesława Rożeja, jak organizował tym małym, młodym dzieciom imprezę, to było widać, że on to kocha. I chciałbym wam za to, działaczom, trenerom, podziękować przede wszystkim za dobre wychowanie, bo sport to przede wszystkim wychowanie. Zawodnicy Mateusza z klubu karate nie chodzą po skwerku i biją ludzi, bo są dobrze wychowani poprzez sport. I za to wam serdecznie, serdecznie dziękuję. Proszę państwa, tutaj pan burmistrz jeden i drugi przedstawiał cyfry i to, co żeśmy zrobili dla sportu. Jakbyśmy się zapytali, czy to wystarczające jest. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie, zawsze jest za mało. I dziękuję, ale tak samo i sponsorom, bo bez sponsorów nie byłoby tych sukcesów. Bo sport bez pieniędzy, można powiedzieć, nie istnieje. I gwarantuję wam, że jak w gminie Końskie braknie już pieniędzy, to proszę, jak ktoś ma maszynkę do drukowania pieniędzy, prosimy do pokoju 35 pani skarbnik pożyczyć na jeden dzień. Dodrukujemy pieniędzy, żeby było zawsze na konecki sport. Ja bym serdecznie chciał podziękować wszystkim za to, co zrobiono tu dla sportu przez 5 lat. Panu burmistrzowi, Radzie Miejskiej, a szczególnie chciałbym podziękować wiceprzewodniczącej Reginie Maciejczyk. Ona za mnie siedzi w prezydium Rady i zawsze walczy o sport. I chciałbym podziękować tu obecnemu, tak samo przewodniczącemu Komisji Sportu, Leszkowi Stankowi. Byłemu sportowcowi, który też zawsze, zawsze upomina się o sport. Dziękuję jeszcze raz. Jak powiedziałem, o wychowanie, uczciwość i patriotyzm. Chciałbym też podziękować panu burmistrzowi Jasińskiemu, pani Krystynie Milczarek, całemu Wydziałowi Edukacji za organizowanie tak wspaniałych imprez sportowych czy tych gal sportowych. Serdecznie, serdecznie dziękuję. I oczywiście wielkie brawa i podziękowania dla prowadzącego. Szanowni Państwo, przyjechałem tutaj z wielką radością, dlatego że z Końskimi sportem
jestem związany od dawna. Tutaj wielokrotnie i w Stadnickiej Woli, i tu na hali bywałem z piłką ręczną, z moim synem, który jako junior grywał tutaj często. Obecnie gra w Wybrzeżu Gdańsk, ale grał tu z braćmi Korneckimi, z chyba Hubertem Sękowskim. Także bywałem tutaj, jestem i z piłką ręczną jestem związany. Bardzo się cieszę, że drużyną roku została piłka ręczna. Ale z prezesem Witkowskim ucieszyliśmy się również, że Arek Bilski z piłki nożnej został trenerem roku. Także końskie sportem stoją. Jestem pod wielkim wrażeniem spektrum dyscyplin, które tutaj się przewijają. Natomiast z bardzo dużym zainteresowaniem słuchałem pana burmistrza Jasińskiego, a później podsumowania pana burmistrza Obratańskiego. Naprawdę wierzcie mi, że rzadko się zdarza, a wiem co mówię, że tak proporcjonalnie w budżecie są sprawy poukładane, że sport ma swoje miejsce, że jest doceniany i wiadomo to, co przewodniczący Słoka powiedział, że ilekolwiek by tych pieniędzy nie było, to zawsze będzie ich za mało. Ale chodzi o to, żeby to robić w miarę sprawiedliwie i proporcjonalnie, na ile się da, żeby każda dyscyplina mogła dostać wsparcie. No wielkim wsparciem są sponsorzy. To jest po prostu nieoceniona pomoc dla sportu, ale przecież robimy to dla dzieci, dla młodzieży, dla nas wszystkich, bo te pokolenia po nas będą. W tej chwili próbujemy odbudować w województwie świętokrzyskim piłkę ręczną. Na szczęście tutaj jeszcze nie jest tak źle, ale w wielu powiatach, proszę Państwa, piłki ręcznej praktycznie w ogóle nie ma. Za chwilę nie będzie grup młodzieżowych, juniorów i tak dalej. Mam nadzieję, że sobie z tym poradzimy. Bardzo dziękuję za zaproszenie i chciałbym chwilę, rozmawiając z panem burmistrzem Obratańskim, że dobrze byłoby, jakby część swojej załogi przeniósł na chwilę do Kielc, żeby ten budżet tam oni zrobili w Kielcach, taki, który byłby przyjazny dla sportu. Bardzo wszystkim serdecznie gratuluję. Uważam, że dzisiejsza gala, tak profesjonalnie przygotowana, no i prowadzona, świadczy o tym, że Końskie ze sportem są za pan brat. Wszystkim serdecznie gratuluję. Panu burmistrzowi dziękuję za zaproszenie. Ja reprezentuję sport piłki nożnej, reprezentuję Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej i to serduszko zawsze będzie za Neptunem, ale dzisiaj trzeba pogratulować chłopakom z piłki ręcznej, także wyrównało się to. Ja tylko chcę o dwóch kwestiach powiedzieć, które gdzieś tu się troszeczkę przewijały. Państwo świetnie współpracujecie. Ziemia Konecka sportem żyje, sportem stoi. Dzisiaj tylko o jednym takim małym ogniwie jeszcze było za mało. O kibicach, bo to dla nich walczycie, dla nich trenujecie. Z reguły rodzice, rodzina, wasi bliscy są największymi kibicami i też im dzisiaj trzeba szczególnie podziękować za to, że towarzyszą wam, wspierają w trudnych chwilach, przeżywają te radosne momenty, więc ja dziękuję dzisiaj wszystkim kibicom sportu Ziemi Koneckiej. Brawa dla kibiców. Natomiast tutaj się zwrócę do pana burmistrza. Panie burmistrzu, kwoty są duże, ale to jest pana jedna z najlepszych inwestycji. Dlaczego? Mówi tutaj pan przewodniczący o wychowaniu. Tak, proszę państwa, no idea olimpizmu, którą jakby Pierre de Coubertin wymyślił, wskazał, ona się opiera na zasadach, na idei fair play, na pewnego rodzaju szacunku. Przecież wiadomo, że sportowców profesjonalnych jest bardzo mały odsetek z tych, którzy trenują. Ale jeżeli nasze dzieci nauczą się pewnych zasad, w klubie zobaczą, co to znaczy ciężka praca, szacunek, podadzą przeciwnikowi ręce po porażce czy po zwycięstwie, to nasze społeczeństwo będzie inne. Bardzo dziękuję za zaproszenie, dziękuję i gratuluję wszystkim wyróżnionym, no oczywiście panu prowadzącemu również. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Jesteśmy wszyscy pewnie bardzo głodni, spragnieni, więc dziękuję. Wszystkiego dobrego. Słuchajcie, kochani, ja dosłownie dwa zdania. W imieniu Rady swoim i Rady Sportu Miasta i Gminy Końskie chciałem serdecznie, serdecznie pogratulować wszystkim wyróżnionym i nie tylko, ale oni są po prostu dzisiaj na świeczniku. A zarządowi Miasta i Gminy Końskie, burmistrzowi i w ogóle wszystkim ludziom zaangażowanym w sport serdecznie dziękuję i gratuluję.
Dziękujemy zatem Państwu za to, że spędziliście z nami ten wieczór, dzisiejszą galę pod kierunkiem Krzysztofa Jasińskiego, zastępcy burmistrza miasta i gminy Końskie. Przygotowali dla Państwa referat kultury i sportu Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, TKN Media, Arkadiusz Góral, Smartside, Piotr Stokowiec, Diminuendo, Piotr Zaborowski, Koneckie Centrum Kultury, Astoria, Andrzej Kudłacz. A wielką przyjemność poprowadzić tę galę miał Rafał Szymczyk. Dziękuję Państwu bardzo za ten wieczór. I na koniec jeszcze testosteron, który miał wybrzmieć. Na pewno Iwona Stępień, ale pewnie z Kingą Kot, tak? No to zapraszam ten duet. Iwona Stępień, Kinga Kot na koniec w testosteronie. Brawa! To przez...